Jest, witamy w kolejnym odcinku. Jest szwagier, jest pan Janek. Panie Janku, pomachaj do kamery. Pan Janek jest głównym mechanikiem tutaj. Nadzoruje pracę zięcia. Zięciu już idzie. Od samego rana już marudzi. Marudzi, to mu przeszkodzą, to mu przeszkodzą. Tak, że nie poczyszczono, a to kurde nic tylko składać. Tak jak mówiłem. Czy nadzoruje, to robi, nie? No w końcu tak musi być. Dzisiaj działamy z Masejem. W końcu może wyjedzie dzisiaj. Dzisiaj będziemy jeździć. Dzisiaj jeszcze na Dziełuchy pojedziemy. Dupo pojechał. Jak się dowiedzą ile kosztowało sprzęgło, to... Majtki przez głowę. A pan Janek pierwszy będzie. Tak jest. Tak, ja pierwszy siadam. Na przyczepce. Tak. Weźmiemy przyczepkę. Pan wija z tyłu będzie. Pan Wijas to jest jeszcze w pracy. Pracy? Ty noczkę ma? Nie, no jak? No pierwszą zmianę. A, no. Pierwszą? Pierwszą ma, pierwszą. A co on tam wczoraj mu się samochód spalił? No tamtej siostrze się spaliło. Przyjechała i stanął na tym, na podjeździe i się zajął. I cały się z hajcem. No bo jak wszystko. Ta straż i nie było nas straży, dopiero no bo nie było, no bo nikogo nie było. Każdy w robocie. Ale ten jeden był strażą. Który? No Bafia by. A to nie wiem. No i co znalazł? Papier jest tylko taki. O, papier. Ale lechy ten papier. Nie, no tam jest tyle papieru, że ile chce. Nawet i mogę mu taki do dupy dać. Mamy sprzęgiełko. A gdzie ty jedziesz, panie Tomku? Zamachowe. Panie Janku, niech pan opowiada, co pan mechanik robi. Pan mechanik myzio. No, dobry jest w tym myzianiu. Tak, o jakieś. Żona nie narzeka. Jakieś teraz kurde plastiki. Plastiki, żeby się nie tarło. No to takie oryginalne w MF-ie wychodzi. O, i... Tak, no, to jest teraz nowy typ. Nowy teraz. Typ uszczelniacza. Zimny uszczelniacza, tak. Idę z tamtej strony. Tak jest. Jest. Bo co przepłacać, jak można z Coca-Coli za 7 zł jeszcze wypić i się skorzysta. Coca-Cola jaka droga, 7 zł. Ale a uszczelniać 70. Tu byś miał 10 Coca-Coli. Ty może ci te tu światło dam na tym. To jest może liche światło. Zaraz ci dam. Liche światło źle złożyć. No to na coś będzie musiał zgodzić, bo na siebie nie zgodzi przecież. Mało tego kadzidła muszę. To jest cała trupka wystarczy. Na jedno. A ja bym kupił te amortyzatory. Do samochodu? No. No teraz proszę pana nie będzie. Wejdźcie. Proszę się przepatrzyć. Jak no ja to się... jestem w szoku, że to są jak takie patenty, kurde. Jak tu się składa. Nie, serwis składa. Kurde, Mercedesa czy tam Volvo, to nie idzie w las. Widzisz? W serwisie Mercedesa się robi takie patenty, bo nie ma czym. Chyba, że tak. Także uczcie się, jakbyście chcieli sobie założyć. Tak, uszczelniacz, kawałek butelki, żeby wam się warga nie podwinęła, to jest mechanik bawi, uczy i... Zamawia, uczy i bije. Już pan przyjechał z Tygnowi? Nie, dopiero za godzinę ja myślałem, że to teraz... I on tak cały Boży dzień chodzi, nie wiadomo za czym, tak zleci mu dniówka i jedzie do roboty, o. Czasem życie umieć ułożyć. No na galowo chodzi, zamiast to strój roboczy to... Tak, tu powinien przywrócić się roboty. Jest tam blisko miasta, także... Gdzie tam miasto? Zobowiązuje. A za te jakby tak założył brechę? No to tak się weźmie. Ta brecha tak o wielgo. Nie, to mam rurę tutaj jest przecież. Dobra, ty mu starczy, daj tu u stół u góry. Tak, odwrotnie. Tak, to nic z tego nie będzie. Proszę pana, odwrotnie. No już się sprzęgło zakręca. Będziemy jechać. Tak, mechanik ma taką siłę, że zaraz motor odpali. Tak, o. Już dymek puszczą, patrz to na korbę. O.
A gdzie jest jeszcze takie? To ten gracz jest każdy, bo chciał pychło? Nie no, aż tak to nie było, gdzie? Nie trzeba dojebać, no? Nie. Ja to bym to robił. Automatycznie się dokręci. Tak, zatnie się. A na ile? Ile robisz? 150 Nm. Jak w komentarzach napisał więcej, to trzeba będzie rozbierać. Ale się dokręcić. Zobacz w instrukcji. Nie, no nie ma. No ale to jakby trzeba, to myślę, bo dałoby radę, bo trzeba było, to jest co? 12 śruba? 19, to aż zobacz. I zobaczyć ile mniej więcej. Tylko że z drobnym gwintem, nie? No to 120 jest 12 śruba, nie? No. No, no ale drobny gwint jest ciężej przekręcić. Na kole zamachowym może powinno być tutaj może 90 i kąt 90 newtonów i kąt 90, nie? Mhm. No. Ale nie jestem pewien, więc zrobię to tak i będzie coś dobrze, nie? Czyli tak, może czekaj, pan komentować. Tak. Wkładamy sprzęgiełko. Będzie chodziło, panie Janku? Będzie chodziło. Daj na dwie śrubki. Jakie chcesz śrubki? To sprzęgła. To sprzęgła? Morda będzie sprzęgła. Śrubki do sprzęgła. Gdzie one były? Wow. Jestem nieprzygotowany. W ogóle. No, proszę pana. Poczekaj. Sprzęg chyba tu były. Śrubki. Gdzie 19? Idź tam, poszczekaj, no, poszczekaj. Jeszcze trochę to będzie sam kręcił te, te śrubki. Do tej pory już będzie, powinien być mechanikiem. Powinien wiedzieć. Jak robili tego zatora z gumisiem, to tego. To koziełka takiego miałem. To kurwa wszystko, łeb sodzą tu, morsalem jego, bo był biały, to był czarny. Znaczy teraz wiesz co, chyba nie, bo w tym modelu jest ostatni ten silnik. W sensie, bo później 3085, nie, chyba jeszcze 3085. A 3090 już masz inny chyba korpus, bo ta pompa jest w poziomie, nie pionowo. Chuj, to najwyżej ty się zajmiesz tym wysprzęglikiem, sobie te uszczelniacze pozakładasz, a ja pojadę szybko do mamy, kupię te węże najwyżej. Wezmę kawałek odetnę i opaski od razu do tego. To są chyba te chłodzące do kabiny, chyba to idą. Pasek, zobacz jaki będzie. Będzie na smycz. No, i będziesz... Wie? Na smyczu będziesz chodził. Łódzka będzie schowana. Tak, kurwa. Do niej to trzeba postronek. Postronek. Ja bym nie uprowadził. Nie, no i wlazło ci to. Tu jest jeszcze rurka do tego, są uszczelniacze, wałka, łożysko, no to niech będzie. Thank you.
A też mogło, ciekawe czy też mogło przepuszczać. Ciekawe czy też mogło puszczać przez ten, przez łożysko, jak tutaj masz uszczelniacze. No tylko, że ono takie, o, czy to tak musi być, takie krzywa, widzisz? Takie jest może, no to jest taka pierścienka, pierścionek może, wiesz. No chyba taki, bo tu tak idzie. Tamto stare też nie było złe, ale chuj. Te łożysko. Ale wiesz, te uszczelniacz jeden był wyjebany. To ciekawe, wiesz. By cię pasowało? Ale czasami to trzeba przeczytać książkę. Chłopie, tak przyszedłem kiedyś do tego, nie? I to było tak wsadzone. Jak, no, kurwa, jak to zbić, mówię. Ni chuja nie wiem. Szukam w tej, w książce i piszę. Te otworki trzeba przebijaka i schodzi. Włożyłem, pach, 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 zeszło. To dobra, to. No i już, panie, ja już dobra. Będzie to. Ja bym jeszcze to... Możemy mały wionek zrobić. Kawę chcesz? Ty, ale tą rurkę bym wykręcił jeszcze. Chciałbym ją wyczyścić. Wymuchasz? No. A najlepiej, aby wyciągnąć. Tu sobie ją rozkręcił. Tu ją bym rozkręcił. Tu? No. Tu. No tutaj z tyłu, no. Bym ją wyczyścił. Bym ją sprawdził od razu. Tamtą małą sprawdzałem. To ona nic. Czy normalna jest? No to tą trzeba wziąć tutaj. Tą tylko wezmę. Bo tu jest cały ten przewód. Tu jest cały ten przewód od pompki. No. Zasilający. No jak tam patrzyłem, to niby 1200 obrotów trzeba zrobić i odpowiedź, nie kupiliście tej złączki. Pan Janek jest teraz tutaj. Panie Janku, gdzie byliśmy? Co my dzisiaj ogarnęliśmy? Byliśmy po części. Jeszcze kupiliśmy taki przewodzik. Tak, przewodziki my kupiliśmy. Złączek żeśmy kupili takie, o, żeby odpowietrzyć. Pan Janek dzisiaj się czuł jak prezes, bo mu drzwi otwierałem. Tak, jak dyrektor od tego. Ojciec dyrektor. Tak. Pan mechanik tutaj walczy z wysprzęglikiem. Nie będziemy pokazywać tej puszerki, jaką w tym momencie robi. To się przegino się tutaj. To jest dupa. Ale działamy dalej, tutaj już jest złożone. No tak, pięknie, o proszę zobaczyć. Wszystko jest elegancko, ale będzie chodził. Tak. Ile odpoli. I dzisiaj jeszcze będziemy jeździć. Co? Jeszcze jak to powiedzieliśmy na początku, jedziemy na baby. No i na boku, ale ta była ładna, ta blondyna. Z przodu 50, a z tyłu 12. No. 20, żeby nie było, że 12. Bo... No bo coś więcej. Wypiłem. Tu są te duże, a tu są te mniejsze. Te mniejsze to jest chyba 24. Tu jest 24. Idzie jeszcze są mniejsze. To złapiemy, wiesz, to i podejście. To są te. Ta długa to nie wiem, gdzieś była tam w górę chyba. Ale czekaj jeszcze chwila. Co? Bo tu co żeśmy odkręcali, no to, dwie niepotrzebnie to ta jest luźna, to tam można byłoby zakręcić póki teraz. Wiesz o co chodzi, bo będzie problem. Tam no. Złapać i zakręcić ją, bo ona trzyma ten cały to. 22 wziąć, tu jest 20. Tu jest 22 chyba to będzie. To weź ten, nasadkę tutaj przewiduję. To tu jest 19, mniej, tam będzie większy? No dobrze, 19. Dobra, to jest tam szczerze. Czemu ty stąd? Daj stąd. Gdzie to będzie? Tu? Tu, od środka. A, od środka. I tak przytrzymam, nie? To co miało być 19? 19, no. Dobra. Posprawdzę. O kur... Tutaj to się nie bać. No, to później wkręcił, mógłbym nie tak wkręcić jeszcze, nie? Bo tu dwie przelotowe, a ta jedna była tutaj, nie? Dobra, to się tam... To się przekręci. Teraz to pójdą. Jako, że to było skręcić. Tu co? Jedziemy. Czekaj, książkę wejmę.
Rzucę gdzie? No to co, my za koła? No tak, nie? Idzie, śmiało idzie główką na świat. Chujowo. Chujowo? Już? No. Ucieka, nie? No sporo w tamtej stronie by usiąść. W tamtą? No. No to koła by trzeba było skręcić. Nie, no po prostu. To dobrze, to koła trzeba jeszcze w tamtą. Tamtą? Tak. Nie, to czekaj, to nie, czyli koła musimy w te skręcić, tak? Pójdzie? O, coś tam. O, dobra. No próbuj jeść, zobaczymy. Dawaj. Dobra, czekaj, tamte przewody tutaj. Stój, źle, nie? Źle jest. Trzeba wyżej chyba i tak. Wyżej to tak, ale jeszcze musisz tam tamtej strony. No to trzeba popuścić. Trzeba znowu do przodu. Teraz trzeba wziąć koła w lewo. Troszkę. W lewo? No w lewo, żeby się wziął skręcił tam. W lewo. A no to w tą, no to. No i teraz w lewo do przodu. Aha, tak chcesz. No, no i teraz jeszcze raz prawo. I koła teraz z powrotem? W prawo, no. No. Idzie ładnie, idzie głupko na świat. Jeszcze. Ale już lepiej, tak? Mhm. Czyli znowu trzeba w prawo koła? Czekaj, zobaczę co tam gdzieś tam jest. O, dobra. No. Tu by jeszcze kapkę brakowało, jak by cię otoczyło? A jak to wygląda się spod spodu? Czekaj. Jest tu latarka? Nie. No. Daj no, ja zobaczę sobie. Ale to nie, to tutaj patrz na razie, żeby właśnie wiesz. Tutaj w dziurę, nie? U ciebie nie brakuje. To jest luzo. No u mnie to tutaj jest luzo dookoła. Ja bym proponował. Nie, bo tutaj mi otwiera. Jeszcze raz trzeba zrobić tak, wiesz. W prawo i jeszcze. U mnie jest luzu jeszcze. Jeszcze raz trzeba w prawo wziąć, kołami. U ciebie jest mniej. No, w prawo. Dobra. Teraz lewo. To jeszcze może tak do przodu i do pierwszego. Dobra. Tu na prosto niech idzie. No tu by przeszedł. Wlazło. Weszło jak główką na świat. Dobra, nie pchaj to na razie. Jak w pupę. No kurwa. Jak starszy i panie. Ja pięknie weszło. Weź to może zrobić. Ja bym się ten, mył do wieczora, to kurwa nie chuja. Ja idę po przyniosę. Co? Delikatnie. No spróbuj tam to dotknąć. Czekaj, bo tak. Idzie. Może trzeba pod... Nie, trzeba by wiesz co? Zaraz, poczekaj. Tak to jest równo tutaj, tylko trzeba by wieńce przekręcić, wiesz? Tak? No. Gdzie to muszę? To tu jest, ja tu mogę chyba przekręcić. Za bolca tego ustalającego. Zaraz, myślę, że zajebić. Kiedy to tak jak tutaj Mańkowi popłapał, bo nie umie koło wywołać, to Putin? Putin. Ja bym kurwa założył dętkę. Kupię z tą maszynką... Jaką? Jaką? Tą starą? No samochodową, nie? No. No a co to? Moim zdaniem jest lepsza samochodową, ale tam... No lepsze. Nie będziemy się tam teraz nad maszynkami. Tak. Kurwa, wsadził te opony na pompowanie... Ty, mechanik, nios, ciągnę tu zapaski. No próbuj to. Pomału, bo tak to do krzyży. No. Tak, żeby nie przepchnąć go, no. Przecież kurwa takiego to do ząbka nie zapchnę, jest to jaj. No trochę prze... To kurwa opony. Co? To na pompową ładynkę z jednej strony. Słuchaj, kurwa. Nie, życie, kurwa, to zarło. To wejdź. Do góry, czy? Krzywo? Trzeba w tą stronę.
Właśnie pierwsza. I zdjął oponę i te, trochę tam psyknął, ta dętka wlazła tam do... No ale tu korpus kurwa równo jest praktycznie. Nie, ale trzeba, wiesz co, bo to ta część siada, nie? No. I trzeba silnik wziąć. I w moją stronę ta jakby. Czyli wyjechać i jeszcze bardziej. Albo wyjechać, albo wziąć weź łóżkę. No. Trochę łyżką w lewo, w prawo i... Jak jedziemy znowu, to... Teraz dobrze weszło. No bo tu brakuje. Będzie katastrofa. Nie tak, nie tak. A jakbyśmy młotkiem przebili tę deskę? Nie przejeść, sunie się? Można spróbować, tak? No bo przecież, przecież jest trochę, nie? Oj, mi to pierdolnie na łeb. Chłopie, ja spawałem. No właśnie. Się tego obawiam. Tu już by weszedł ten. Jedna fraza też by było, że? No delikatnie kurwa w tamtym. No, a poczekaj, no zobaczymy, no bo przecież mogę puchnąć, przecież chyba nie spadnie kurwa. No może nie. A może wypił kawę i nie to jak wypię kawę, to mogę znaleźć po pierwsze. No to dlatego ja tak samo, no bo na może tego mogę go wyjrzeć, że mówię. Cappuccino. Nie idzie. Nie, deska idzie, ale silnik nie. No nie, przecież tak to się nie ten, trzeba zapierdolić ten. No. A jakby na przykład koła teraz ma delikatnie do przodu i koła bardzo skręcić jeszcze, żeby odeszły, czyli w tą stronę koła. Wtedy najdzie na tam może. No to kurwa brakuje. Chyba, że tym wałkiem, bo ten wałek też delikatnie to... Nie, a spróbuj go troszkę delikatnie tak wyciągnąć. Do tyłu? Do ciebie? Do przodu. No dobra. Czekaj. Nie, już. Dobra, kurwa. Trochę. A spróbuj go tu po prostu większym łokciem. Wykręciłem ten wentylę, co? Tak umkażę trochę ten... Trzymaj. Kasta, to ma nie... Ale przez coś chyba. Jeszcze. Dobra. Ruszyło się co? Ruszyło się. Jeszcze raz. Jeszcze. Nie spróbuj go dokonać. No, próbujmy delikatnie. Jedziemy. A idzie. Nie, na siłę, bo aż się kabina rusza. Boisz się o swoją konstrukcję? Boję się o swoje życie. Nie, bo idziemy się tak. Nie, wzięcia zabije i co wtedy? Będzie. Nie jest wszystkie, jak będzie wiedział, że leci. O! Musimy głowy kręcić tym. Paskiem? Tak. No. No. Też. No jeszcze ta gąbka kleje to już. Przekryć delikatnie tym silnikiem. O, jak to wygląda? Znaczy, bo jest ten, jak przyłożyłem śrubkę, to zostaje z pół centymetra w moją stronę, żeby to równo, bo tutaj było społowienie równo było. A jak śrubkę się przystawi, to jest luka. Widzi pan panienku? Jak powiedział, że szerzysz, to znowu ten. Jest luka.
To czyli nie, to w złą biłem. Nie w drugą pojedynkę, od tamtej strony nie trzeba bić? Nie, to byś musiał w korpus od skrzyni tak uderzyć. Aha. Wiesz, żeby skrzynia się zeszła. Aha. Cały most, tak, nie? W tamtą stronę? Tak. Do ciebie. No, no tak, no bo jak śrubkę tak... Tu, no. A nie w silnik. No nie w silnik, no tu. No. Mało brakuje. Pół centa brakuje. Bo jak przyłożę, wiesz, tak śrubkę przyłożę, to się nie zgrywają powierzchnie. Weź jeszcze w ten no. Jeszcze. O, da, strój tego dopuszcza, ale pomału. To chyba rafało. No, stryknęło coś, nie? No, poczekaj. Nie, jak dobrze robimy. No, spróbuj dopychać. Nie, jeszcze. No ale coś złapało już, nie? No chyba, a teraz spróbować? A może ja spróbuję teraz paskiem? Zobaczysz, czy może coś się będzie... Tylko bujać, no. Już ze skrzynią chodzi. Już kręci się tam to? Teraz tutaj go idealnie ustawić. Czekaj, tu jest kasa. Tu jest kasa, tu jest. No, próbuj. Najeżdżać. Kręć. Już. Tu musi wejść teraz do tamtego, nie? O, idzie. Pomału. No kurwa, to mało pojedzie do tyłu. Trzeba te podnośnik gdzieś nie ma. No. No, poczekaj. Dobra, już doszło mi do broka, u ciebie też pewnie doszło, nie? Doszło, a do tego? No. Nie, u mnie szczelina. U ciebie szczelina, u mnie już doszło. Nie, to u mnie szczelina. To trzeba łapać tamte szuby i trochę tamte szuby ściągnąć. Z tej strony? Tak. Znaczy, a co mi tutaj, co to kurwa leci? Płyn leci? Wspomaganie, kurwa, dobra, dawaj. Nie no, stąd, o tym mówię. Tu coś z głowicy leci. Jeszcze trzeba będzie rozbierać. Nie. Płyn leci z tej strony. Widzisz? Bo jest ta blacha popuszczona może, wiesz? A, bo tu jest popuszczona, bo ja tu odkręcałem ten chujek. Żeby mi teraz znowu tylko to wlazło, kurwa. Dobra, to trzeba tak. Poczekaj. Sekunda. Bo chodzi o to. Bo wejdzie to? Wejdzie. Dobra, wejdzie. Jeżeli się nie przykręci, to ty jest to, to co, muszę teraz łapać te śrubki tam? Tak. Uniwersalnym kluczem. Jakie to masz te śrubki? Tu są jakieś. Dwie wezmę. No tak jeszcze to będzie pomóc, tak? No dobra, to ma. A naklej to czy nie? Nie. Może dasz to, nie? Dopiero tutaj. Aż będzie kipieć. Aż będzie, jak będzie na betonie, to... No i tu se włazi. Tu se włazi. Na bloka musi wejść. Kurwa, u ciebie jest centymetr dziury, hopok. No to przecież ci mówię, że jest dziura. No u mnie już doszło do zera. No bo jak się spieszy, ta?
No jak się opierdalasz? Znaczy tu nie, to ja wiem co tu jest grane. A czemu ty trochę dzisiaj się też? Nie wiem, piranda pewnie coś. No właśnie chuja, nie, pewnie nie wiem czy się czekaj. Ta nie załapie. Skupić z pyskaniem kurwa wiem. To na całe lata. Teraz jest te, kurwa. Deszczu nie będzie już widzę, kurwa ładnie przesycha. Ale zieleń musi być. Jak musi być się kurwa wiesz, dookoła posunie. To teraz już to tak, że się zrobiłem już po prostu lata. Tutaj z tej strony. Mam pan, żeby cię obroka trafiało. Na razie to załapać załapała, ale ciężko idzie. Teraz drugą stronę. Nie, u mnie też to jest dziura. U mnie też jest zasłonę do zaraz. Schodzi coś? Nie widzę. Co? A to jest panek. Musi ta podnieść kurwa te klamoty kurwa to i to. Dlaczego? No jako japa jest na dole, a tu u góry już jest prawie ten. Dobra, sekund jeszcze. Na razie to czekaj połapać trzeba śrubki. To trzeba by podnieść to i to, bo... 19 mi daj na jaką. Nie, to 19. Będzie tam. Czekaj. U góry jest ile, a na dole jest japa jak psia dupa. Ale tam u niego nie ma w ogóle japy, o to chodzi. Tu jest dobrze, no bo balc, pa, bol, nie, bolce, bolec jest już tutaj, to widzisz. Chodzi o to, że jest krzywo silnik. No, a tutaj nie ma bolca. No bo tutaj ten, co trzyma to koło się opierdalał zamiast pchać, to... Teraz widzisz, schodzi się dopiero. Patrz, ściska. Pomału, o idzie. Idzie pomału. Co to czapnę mata, to tego dużego falowego. Dopierdol. Na pewno się zejdzie. Daj mi no jeszcze taką mniejszą śrubkę na 19. To z tych. Dobrze. Ja mam lubić. Jest, nie tam gdzie się trzymać jak umarły książeczki.